19-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego w trakcie wyprzedzania innych pojazdów najprawdopodobniej zjechał na pobocze, stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w drzewo, informuje Magdalena Juźwicka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Jak podał portal Elubań według świadków 19-latek już wcześniej bardzo się śpieszył. Między innymi nie zatrzymał się na stopie i jechał bardzo szybko, co relacjonowali inni kierowcy. Podczas wypadku siła uderzenia była tak duża, że auto zawinęło się na drzewie i wpadło do przydrożnego ogródka. Kierowca w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.